Nie miałam takiego powodzenia. Rany, Julek! Święta te kronelu! Chyba ktoś pukał. Proszę zaczekać, zaraz wrócę. Chwileczkę, już idę. Aha, tu jesteś, słodka turkaweczko. Porywam cię do Paryża. Na początek musisz włączyć silnik. SpongeBob, spokojnie, to tylko łódź. To łódź, a? O dobrze, tak. Co następnie robisz? Gazuję? Tak. Nie gazuj! Gazu? Nie gazuj! Dobrze, gazuj! Gazu! Och, SpongeBob, czemu? Jestem najwspanialsza! Wystarczy, że raz dotknę do płatka, zim za barym bim i już nie ma kwiatka. Gdy cierpi ktoś, ja napawam się tym. Ale to jest okropne. Dzięki, paskudo, nie musisz klaskać, to dopiero wstęp, bo jestem najwspanialsza, cudowna, zła wiedźma mim. Dobry Boże, co to było? Wielkie nieba, co tutaj się dzieje? Postanowiliśmy trochę upiększyć to wnętrze. George? George, mój drogi, pokaż się i wyjaśnij mi to natychmiast. Oto on, pani Wilson. Niespodzianka! Witaj, skarbie. Zachowałaś się bardzo odważnie, kochanie. Jesteś dzielna. Ale straciłam ojca, wolność, wszystko. Głowa do góry. Na pewno wszystko dobrze się skończy, zobaczysz. Och, do licha, ja tu sobie gadam, a już czas podać do stołu bryczek. O, piesiu, jesteś taki słodziutki. Brawo! Co trzymasz w tej torbie? Nie trzymam żadnego pieska w torbie. Tu, właśnie uciekł. O, wracaj, Devil! Święta łysa babciu! W tej klasie jest pies! Krowo! Jeszcze nie wolno przyprowadzać zwierząt do szkoły! Leżeć! Czyż to nie jest wspaniałe, Beta? Będziemy mieli prawdziwe święto. Myślę, że jedyne, czego pragnie ojciec, to spokojny wieczór z rodziną. Ależ mamo, chciałabym, żeby powrót papy był wyjątkowy. Sisi, jeśli naprawdę chcesz pomóc, znajdź braci i siostrę. Dopilnuj, żeby się umyli, przebrali i sama się przygotuj. Nie skończyłam wieszać girland. Dobrze, mamo. Oczy niezmyślnie i tym się pysznie. Jestem Glorga ze świtą świt. Krąg się jest grozę i każe srodze. Ja wzła Glorga ze świtą świt. Mogę wnet wszystko pył tu obrócić, o głowę też skrócić tych, co są mi wbrew. Grać mnie choć raz, a w strach poznasz drogę, bo przeklę cię i zmieję głos. Wielka szkoda, że nie możesz zostać z nami dłużej, mamcik. O, 2 tygodnie to i tak już nadto. Wiesz, że twój ojciec dostaje hysia, jak siedzi zbyt długo sam. Słyszałeś, że przeszukał cały powiat, żeby znaleźć okulary do bliżej. Szczęście, że wrodziłem się, mamcik, w ciebie. Czasami zadziwiam nawet samą siebie. Już wkrótce Atlantyka dowie się, co ją czeka. I wcale nie będzie to miła niespodzianka. Tylko ja potrafię odczynić ten urok. Mieszkańcy Atlantyki nie będą mieli wyjścia. Tron Trytona wnet zajmie genialna królowa Urszula. Powróżę ci, jeśli chcesz. Ale jak? Och, z fusów, kochanie. Fusy ukazują przyszłość. Wypij herbatkę szybko. Nie całą. Dobrze, daj filiżankę. Karolinko, Karolciu. Jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Jesteś Turszuan Zen, ludzkie naczynie na moce magicznej starszyzny.
Dopiero zaczęłaś odkrywać, do czego jesteś zdolna. Czarna magia to łatwa droga, ale usiana jest niebezpieczeństwami. To się nigdy dobrze nie kończy. Z czasem odkryjesz, jaką moc posiadasz naprawdę. Nigdy nie wolno ci się poddać. No coś podobnego. To jest czopek. Pomoże się panu zrelaksować. Wkłada się je co 8 godzin. Wie pan gdzie? Nie bardzo. A co z moją sprawą? Z pralką? Proszę ją przynieść do mnie na górę, to do niej zajrzę. Świetnie, może ją naprawicie. Chwila! Teraz. Myśleliśmy, że ten dom jest opuszczony. Jestem babcia Buła. Czy macie kłopoty, kochani? Mogę wam pomóc? Być może. Czy wie pani, co jest w tej skrzyni? Wielkie nieba. Pierwszy raz ją widzę na oczy. Skąd się tu wzięła? Przyniosło ją dwóch facetów. Dwóch mężczyzn tutaj? Ojejku. Ja chciałem tylko wpuścić trochę słonka do naszej ponurej egzystencji. Timonku, tak być nie może. W tym miesiącu zniszczyłeś 5 tuneli i zasypałeś 8 wyjść, tak? Wszyscy musimy współpracować, inaczej nie uda nam się przeżyć. Paranoja, cały czas kopiemy, żeby się kryć i kryjemy się, żeby kopać. Fester, to już ponad tydzień. Musisz zapomnieć o Cruelli. Ale nie mogę. Wszystko dookoła mi ją przypomina. Lepiej popatrz w to lustro. Wyrastają ci włosy. Straciłeś 10 kilo i znikają twoje sińce pod oczami. Masz rację. Zdaje się, że spałem całą noc. Teraz mnie posłuchaj. Masz się tego wszystkiego pozbyć. Przestań myśleć o tej Cruelli. Ludzku, jak możesz? To taki ważny dzień, a ty nawet nie umyłeś twarzy. To sadza z Emmy, pani Pytalska, a nie zwykły brud. Co on powiedział, panie sąsiedzie? Mówi, że to czysty brud. Och, czysty czy nie, brud musi być usunięty. Droga pani, teraz nie pora na gruntowne mycie, jesteśmy spóźnieni. Och, rzeczywiście. Uważam, że w tak ważnym dniu wszystko powinno być tak, jak ustaliliśmy. Trzymałam to specjalnie dla pana. Pani Cutler, domyślam się. To ja właśnie zapalałam latarnię i nie usłyszałam waszego pukania, no więc co robicie w moim domu? Chodzi o kapitana Cutlera. Chyba widzieliśmy jego ducha. To całkiem możliwe. Przyznaję, że moje czary jakiś czas temu sprowadziły go z podwodnego grobu na powierzchnię. Prawda. Jeszcze wyjdzie na jaw. O, doskonale wiemy, co pan ma na myśli. Serio? Jesteśmy naukowcami, to znaczy tak prywatnie. I właśnie staramy się zgromadzić materiał fotograficzny, który udowodni istnienie Homo Sasquatchusa. Homo znaczy kogo? Przyjechaliśmy tu śladami Yeti. Yeti? Nie wiedziałem, że rozmawiam z dwójką oszołomów. Dzień dobry, dzieci. Pomożecie mi? Dziś dzień mięsny, nie jarski, a po mięsku nie widu, nie słychu. Czy ktoś zmienił menu? Tak, ona. Ty zmieniłaś menu? Nikt nie śmiał go zmieniać od 50 lat! Schowajcie się za mnie! Wow, co za ulga. Witajcie w ZFZNP, Związkowej Federacji Zwariowanych Nieodpowiedzialnych Potworów! Jestem królową Morbidią! Miło cię poznać, do widzenia! Nie ma mowy, musicie zostać! Czy jako twoi goście? Nie, raczej jako moi więźniowie! I to na wieczność!